Nie. Od razu lepiej. Już się nauczyłem tego skondycję na obsługiwać. Tak się bawić nie będziemy. Czy są jakości? Zobaczmy. Są. Jezu. Twitch jest teraz ostatnio łaskawy. Jestem tym zdumiony, ale jest łaskawy. Szybkie przejrzenie, czy ja miałem jakieś certyfikaty do wyrobienia? Wydaje mi się, że nie. Nie. Nie przeszedłem na D&D. Już to naprawiam. Nie. To znaczy on dopiero zrobił. Nie. Cokolwiek. Czyli chyba jest takich trzeba. Powinno być takich trzeba. Cześć, Tyro. Czy wszyscy mają ekwipunek jak należy? Tak, nie potrzebujesz. Właściwie to tak. Cześć, Sebastianie. Pewnie mógłbym jej przekazać się te rzeczy, które ma. Zwłaszcza, że rapier mógłby się przydać komuś innemu. Inwentory, dajcie mnie inwentory. Dorotko. Weź to, odłóż to też, odłóż. Czy ktoś jeszcze ma coś, co trzeba odłożyć? A to jest najważniejsze pytanie. Podejrzewam, że najprędzej to któraś z tych osób, które teraz dołączyły do mnie, mogłaby mieć. Na przykład Sile, Experience Gem Lul. Sile, więcej Sili. O tak to nie. Petrze mogę dać w sumie ten miecz. I to by było zamiast stalowego. Gdzie jest ten rapier? Dobry rapier nie jest zły, to na pewno. Cześć, Dim! Tak, zabiłem komendę w końcu. Któregoś razu pytałem jak i stwierdziłem, że wtedy ją ustawię. Dobra, ze z tego, że generalnie dzisiaj mam trochę ograniczoną ilość czasu, to biorę się za robienie rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić. Powiedzcie mi proszę, czy tą lampkę bardzo słychać. Jeżeli tak, to ją wyłączę. Bo ja ją przez słuchawki słyszę i dlatego się zaczynam zastanawiać. Jaką lampkę? W tą krapiszczy w tle, delikatnie. Nie słychać żadnej lampki. No dobra. Cześć, Biki. Dobra, lećmy z tym, co chcę zrobić, bo generalnie plan jest taki, że zrobię paralog, zrobię walkę, zrobię fabułę i potem zobaczę, jak z czasem będę stał. Jest szansa, że coś jeszcze zdążę zrobić, jest spora szansa, że to będzie jedyne, co dzisiaj zdążę zrobić. Cześć, Zdzik. Do czego jestem potrzebny? Nie, dobra, jak już Felix prosi o pomoc, to coś jest na rzeczy. A zajęcia to co, będziesz opuszczał? Na wykłady się nie chodzi, tak? Jego szczęście, że i tak dzisiaj nie miało być wykładów. To jest to, o czym wszyscy nam zawsze mówią, czego nikt nigdy nie pamięta. Czy dałoby na tę grę podgłośnić? Pewnie tak, zwłaszcza, że ja za każdym razem zmieniam głośność na podstawie tego, w co gram obecnie, bo ostatnio chyba była kwestia, że X-y były za cicho. Albo... że X-y były za głośno i trzeba było je ściszyć. I podejrzewam, że to z tego może wynikać. Jeżeli jest za głośno, za cicho, to poprawię się jeszcze. Jak chcesz.
ダスカー人の襲撃を受けて殺された事件だ。あの事件で国王を失って以来、ファーガス国内の治安は…Kto pomyśla, zabij rządzącego króla i całe królestwo padło w chaos. 領内にも山賊が増えて、村や町に被害が出ている。それで、俺にも山賊退治を手伝えなどと言ってきたわけだ、親父殿は。I mam mu w tym pomóc. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta misja ma dość ciężkie wymagania, jeżeli chodzi o zdobycie wszystkich nagród za nią. Ale zaraz sobie przypomnę, czy dobrze kojarzę misję, czy niekoniecznie. Co no, kiedyś to było dla nas sobota jak każda inna. W sensie to nie jest tak, że ja nie zabierałem Felixowi broni, prawda? Powiedzcie, że tego nie zabiłem. Bo jak zabiłem, to no, musiał to szybko naprawić. Bo generalnie na samym początku Steam'a stwierdziłem, że muszę zrobić porządki i zabierałem ludziom rzeczy i... Jakaś część nie ma wrażenia, że Felixowi też zarąbałem. Ogólnie w Fire'em ramach kryty ma wrażenie, że wchodzą za często. Któreś misje w Awakeningu tak miałem, że już biłem praktycznie bossa na mapie. Nie, masz mnie, nie marzyć. Że już praktycznie biłem bossa na mapie i się okazało, że... Nope. Chciałbym po prostu, ale boss na 3% mi krytnął. Nie ma. Koniec. Nie żyjesz. Wszyscy są? Chyba wszyscy są. Mogę jeszcze jednego adiutanta sobie wrzucić. Shamir? Happy? Happy to bardziej do kogoś magicznego. Dobra. Nie, wszyscy są, co trzeba. No to co, na pewno nie będzie tak źle, jak bywa. Celem generalnie jest tylko pokonanie przeciwnego dowódcy. Plus mamy też pomoc ojca Felixa Rodriga. Przykro mi, Marcinie, to nie Mega Man. Ta sama konsola, ale... Mega Man nie tym razem. Dobra. Musimy ratować wieśniaków. Paru ich jest do ratowania, z tego co widzę. Paru. Paru. W dodatku są tak idiotycznie rozrzuceni. Jest to nie aż pewne, że ta grupka po lewej jakimś magicznym sposobem bardzo szybko umrze. Przy okazji przywódca bandytów jest tutaj. Podejrzewam, że jakbym się bardzo, ale to bardzo uparł. Powiem tak, gdyby to była Lizitea, to pewnie bym mógł. Ale to nie jest Lizitea, więc nie będzie powtórki z ostatniego paralogu. Never forget. Najgorsze jest to, że ostatnio dość sporo grałem w inne Fire Emblemy i teraz trochę ciężko się przyzwyczaić do takich, a nie innych mechanik. Bo starsze Fire Emblemy pod względem mechanik się różnią naprawdę zauważalnie i przez to jest takie trochę... Jest tu prawie, że inna gra. Zabijesz, zabijesz. Granie w tej dolnej części tutaj w ogóle przeciwników nie ma, więc tym się aż tak przejmować nie musimy. Ja to tu jeszcze masz ruch. Right. Ile mamy zasięgu? Ty nie będziesz miała zasięgu. Ty możesz zmeteorować potencjalnie.
Ty nie będziesz mieć zasięgu. Wydaje mi się, że w tej misji nie było posiłków jako tako, więc o to też nie powinienem się martwić. O co za to powinienem się martwić, to o to, żeby Konstant mi przypadkiem od czegoś zupełnie przypadkiem nie umarła. Tak a propos. To nie wygląda bezpiecznie. Czekaj, ona ma Kanto. Więc może po prostu... Ty czekaj, ona ma Bolting przecież. Nie, nie zrobię tego. Szanujmy się chociaż trochę. Wiecie, jak to mówią, mam trochę szacunku. Takie kompletne resztki, ale jeszcze pozostały. Dobra, kto jeszcze się nie ruszał? Flame, Dorotka i Lizitea. Z czego? Dorotka może strzelić meteorem równie dobrze, bo czemu by nie? To jest dosłownie na zasadzie, kto mi zabroni. I tutaj został już tylko ten chyba, z tych, którzy mogą mi zagrozić, powiedzmy. Więc jego też zabijemy. I dobra. Teraz pytanie, jak tam z wieśniakami stoimy? W idealnym świecie chciałbym, żeby wszyscy przeżyli. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie. Zaraz się przekonamy. Zero! Zero! A Feldek krytuje na 5%! Co jest z tymi krytami nie tak? Nie, serio pytam. Tylko czekam, aż któryś z moich oponentów skrytuje. Rodrigo, mam jedną prośbę, nie kradnij mi kili. To jedyne, o co proszę. Powiedziałem coś. On kradnie mi kile. On kradnie mi expa. Tyle expa straconego. Przestań! Mój exp! Oddawaj! Wszystkie moje expy. Tak bardzo ich nie mieć. Czy Feldek jest w stanie go zabić? To jest pytanie na dziś. Pewnie jakbym się bardzo uparł. Już u relikwii. Albo Night Nilera. A nie wiesz, Night Niler był dobry na tych. Czy efektywnie go nie zabiję? Chyba, że jakimś losowym krytem. Mam 30% szansy i potem drugie 30% szansy. To oznacza, że kryt nie wejdzie. Żartowałem. LOL. BX, czy to jest jakiś exp, który jest oddzielany na wszystkich po walce, czy coś takiego? Bo tak brzmi trochę. I nie wiem, czy dobrze myślę. A dobra, ona i tak nie zabije, więc może w niedobrze stanąć tutaj. Będzie bezpieczniej. Nie, oni mają szans na trafienie. 28, ten w ogóle nie ma. To jest za daleko. Przyspieszmy trochę naszych ludzi. Wbrew nazwie, reski może być używane ofensywnie i bardzo mi się to podoba. Dobra. Co my tu mamy? Pomyślmy. Sylwek gdzie? Gdzieś z tyłu siedzi. I się człapie. Dokładnie rzecz ujmując tutaj.
nic nie poradzę, że jest taki wolny. Jeszcze nie dostał awansu na szybszą klasę. Czy to nie... Ty masz łeba. Come on. Czy ja chcę być tym chorym pojebem, który warpuje dwa razy w ciągu jednej tury? Znaczy, to jest efektywnie dwa razy warpowanie w ciągu jednej tury, ale wiecie, o co chodzi. Mógłbym. Tylko stąd tak muszę meteorem, więc... Trochę mi się nie opłaca. W sumie to koniec końców to było kompletnie nieopłacalne. Poza tym, że dodatka będzie bliżej na następną turę. Ale tak to... Nie warto było. Dobra. Trafił skubany. Czy ktoś liczy kryty, które padły w tej walce, jak na to, że chyba nikt nie miał więcej niż 10%? Ten system backpa wydaje się całkiem fajny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ja często mam tak, że są postaci, które chciałbym levelować, ale jednocześnie nieczęsto mam okazję, żeby one rzeczywiście je zaatakowały do levelowania, tak? Wiecie co? Poziomy wchodzą. Balans jest zachowany. Tylko, że nie. Dosłownie 0% szans na trafienie. Oby tak da. Cię też trzeba być kompletnie głupie. Kogokolwiek z nich ma. Okej, nieważne, nie będą tam zasuwać. Ech. Mógłbym skończyć tę walkę w tej chwili. Albo strzelić w tych ćwoków na dole. Aż też widzę, że z tym strzelaniem do ćwoków na dole to niekoniecznie. Wiecie co? ...80% tylko. Okej, od razu lepiej. Również ja chwilę wcześniej płaczący na to, że kradną mi expa. Tarcze Egidy. To silna tarcza z tego co widzę, tylko że jej bonusowy efekt działa tylko jeżeli Felix ją nosi. To jest o tyle zabawne, że Felix jest ostatnią postacią, której chcemy myśleć jako o użytkowniku tarcz, więc... Nie, to tak jakby dać Lizzie tej topór. Tak, wiem, że są magiczne topory. Zdaję sobie z tego sprawę, nie musicie mi tego mówić. Co mi efektu, że to jest mniej więcej na zasadzie, że nie chcemy tego robić. Felix jako jednostka opiera się głównie na tym, że jest silny i ma dużo szybkości, tak? Więc dawanie mu rzeczy, które go obciąża, nie do końca jest nam na rękę. Znaczy, oczywiście, no są sytuacje, w których to obciążenie nic nie zmienia, tak? Ale jeżeli to ma stanowić różnicę między tym, czy będzie dublował, czy nie, no to nie warto. ここへ来たのは己の剣を磨くため。ここで戦ったのは村の連中を救うためだ。ああ、それとももし俺がここで死んだら、あんたは兄上の時のように
こういうのか。それでこそ騎士の最後だと。これ以上あんたと話すことはない。俺は先に戻っている。Ktoś tu się ze swoim staruszkiem ewidentnie nie lubi. I ma trochę powodów. Nawet jeżeli do tych jak tak, to całkiem sympatyczna postać. Nie no, mów. W sensie posłucham. あれの兄グレンです。王子を最後まで守り通して死んだグレンを 私は今でも誇らしいと思っている。もし殿下を見捨てて逃げ帰ってきたならば、私はグレンを許さなかったかもしれない。ですが、その時に生き残って苦しむのは誰でもない。グレン自身だったはずです。王家に仕える騎士である以上、命を賭しても忠義を尽くすのは当然の使命。その使命を放棄して生き残ったところで、安穏と暮らせるはずもない。そこが。フェリックスのやつには理解できんのでしょうな。私もあれの言い分が間違っているのは。To też jest taki trochę dylemat, no bo jednak osoba, która oddaje swoje życie, zostawia ludzi zasobów w pewnym sensie, tak? Co można powiedzieć, że oddał życie za coś większego, tak? Ale to nie do końca satysfakcjonuje ludzi, którym będzie brakować takiej osoby. Dobra, paralog zrobiony, drugiego nie będzie, misji nie ma. Mogę pójść na DLC-kową, chcę iść na DLC-kową. Powiedzcie mi, chcę iść na DLC-kową czy nie? To ważne. Bo niby mogę. Zwłaszcza, że z tego co widzę, to nie ma różnicy, czy to jest ten. Jak chcesz, to jest moja ulubiona odpowiedź, której zawsze lubię udzielać i która jest bardzo irytująca dla osoby, która oczekuje odpowiedzi. Najwyżej potem będę narzekał, że ta gra jest za prosta. Ale z drugiej strony, po tym co mnie spotkało w Awakeningu, to może nie powinienem narzekać, bo przez drugą połowę gry narzekałem, że ta gra jest za prosta, a potem ostatnia walka była kompletnie zjebana. Głównie dlatego, że nie miałem jak zadawać obrażeń bossowi. Dobra, Feliksa nie chcę. Chcę Feltka. I muszę adiutantów po tym ustawić. Konstans i Lizita nie mogą mieć efektywnie adiutantów. Bo musiałoby to być jedna skill latające. Czyli tak, tobie damy happy. A oprócz tego mógłbym dać protagonistę Feliksa, tak naprawdę. Albo Bernadette Shamir. Dajemy Bernie Shamir. Będzie fajnie. Napiszemy. Pytanie, jak się nie tu są przeciwnicy w sumie. Niby 25 poziom. Widzę, że nawet niektórzy mają nieco wyższe. 38 ataku. Powiem tak, wygląda zabawnie. To na pewno. Biorąc pod uwagę, że niektóre z moich jednostek mają ledwo jakiś 21 poziom, to... Powiem tak, taka walka może im się przydać. Czy ktoś jeszcze stoi nie tu, gdzie bym chciał, żeby stał? Nie, wydaje mi się, że teraz są ok, więc zaczekamy, aż oni do nas podejdą. Tylko ta grupka na razie podchodzi. Dobra, ulala. 14 RS-a. Czy jesteś w stanie go zabić? Pewnie nie. No, bo nie dublujesz. A czy rycerza zdublujesz chociaż? Nie. A czymś słabszym? Też nie. Ragnarok zadaje za mało. Miałem cicho nadzieję, że będzie w stanie zdublować, ale chyba na to dla mnie za wcześnie. To może chociaż? Ależ to jest okropny pomysł.
Dobra. To w takim razie musimy to zrobić lepiej. Rozegrać to mądrze, rozegrać to z sensem. Wykorzystać słabości, takie jak na przykład łucznik tłupy Pegazów na łuki. Będę to zadaje śmiesznie mało jak na to, że to słabość. Bernadetto zawiodło się na to i po raz ostatni. Na pewno nie peta. Drobna różnica. Dobra. Co dalej? Jego chcemy raczej magią potraktować, tylko pytanie czyją magią? Flein? Podchodzenie Flein? Nie no, jest bezpieczne. Flein strzeli. Sylwek dobije, żeby ekspa zgarnąć. Powiedziałem dobije, żeby ekspa zgarnąć. Sięgam, Sylwan robi im w tej chwili za głównego tanka, z tego co widzę. Dobrze by było, żeby Ferdek zaatakował maga. A słabszą lancą dubluje. Nice. No, Sferatu teoretycznie leczy, tylko że za tyle, za ile zada, więc efektywnie w tym wypadku nie leczy. Przedmioty statystyk mnie nie interesują w tej chwili. No, opartego mógłby nawet podejść, żeby przytankować co nieco. Chyba nie za dużo, 17-16% szansą. Czyli muszę mieć pecha, żeby zadało generalnie. Konstans? Też rada? Nice. Niepokoi mnie trochę, że nie dubluje, ale... przebolejemy. Dalej. Jakie oni mają szanse na trafienie? 90, 100, 90, 90. A my mamy 60 avoidance, jak stoję w szaku to 90, czyli nie powinni mnie trafiać generalnie. Dwóch ma 40%, 1-0, więc trochę tak zwana wyrzepka jest. A? Czy Lizita ma zasięg? Chyba nie. Nie. Ale podlecieć może. Cześć, Pesku! Nie wiedziałem, że zaprosiłem was na streama z Critical Emblem, ale ewidentnie też jest fajnie. Dopóki my to robimy, a nie przeciwnicy, to na pewno. Dobra, jak stoimy z poziomami? 23, 5... Mówię, chciałbym odrobinę pogarniać się w poziomach te postaci, które mają odpowiednio tam niższe. Ja się boję. Boję się tej gry w tej chwili. I tak nieironicznie się jej boję, bo to jest takie... Czemu oni tak trafiają? Tymi krytami. Dobra, jak tu stoimy? Sylwek pewnie nie da Adysa. Zdublować na pewno, nie? Ale jestem w stanie zajść tą trójkę raczej, więc... będzie git. Ja nawet nie jestem aż taki OP przez DLC-kowe misje. Jestem bardziej OP przez DLC-kowe klasy niż cokolwiek innego. Dark Flyer XD. Będziesz miał zasięg? Nie, tak, jedu. Tak, trafi. Załatwię sobie gdzieś licznik krytów. Przysięgam. Choćby dla memów, ale to zrobię. Albo jeszcze lepiej. Licznik krytów, które weszły poniżej 10%. I wtedy dopiero się dasz to śmiać. Dużo zadasz. 25. Nie dublujesz. Cześć.
prędzej to on mnie dubluje, ale nie zadaję sobie, że mnie trochę wywalone. To jest takie z całym szacunkiem, ale co ci od Jani Pawla? Następni przeciwnicy są zdecydowanie daleko, więc mogę sobie po prostu podlecieć. Będą podchodzić? Będą. To w ogóle to nie była balista, prawda? Wiecie, że to nie jest balista. Nie, to jest... pole obronne. Critical Harvest, no mniej więcej. Dodatka poziom wbija. 31% to dużo. No ja wiem, tylko te kryty poznane przy 10 to jest ten problem. O. Fakt, że mogę sobie po prostu zabijać przeciwników z drugiego końca mapy wcale nie pomaga. Co ja mogę powiedzieć? Mage Emblem w całej swojej okazałości. Dobra, wydaje mi się, że tutaj spokojnie mogę podlecieć, zabić go i uciec. A jeżeli nie będę miał zasięgu, żeby uciec, to po prostu zablokowałbym Peco i Subanem. Bo ile oni mają? Ty masz 38 ataku, ty masz 30. Czyli 19 i 11 plus potencjalnie duble. 13, 16, czyli nie powinien mnie dublować. Czyli powinienem... A ja to nawet nie mogę stanąć. No, ale i tak może być. Lizitea... Wydaje mi się, że jakbym podleciał i spróbował zaatakować, to... nie mógłbym uciec na tyle szybko, więc... Rozegram to bezpiecznie. O mój Boże, on miał dev, dopiero teraz zauważyłem. Death, tego pamiętam, ma większą szansę na krytę. Mogłem się sam udupić w szatnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy o... Widzicie te 2%? Przez chwilę byłem pewien. Ja już będę teraz przewrażliwiony, jak będę widział takie rzeczy, naprawdę. Weź go dobij po prostu. Wyobraźcie sobie, żeby Konstance miała jeszcze tyle zasięgu co Lizitea, to już w ogóle byłoby kompletnie bunkers. A propos. To co jeszcze raz? Jeśli 3, a miasma nie dubluje, czyli muszę Hadesem. Serio? Serio? Lizitea, please. Czemu to robisz? Chodź tu, Belli. Do boju, dzielna dziewczynko. Zawsze sobie expa w ten sposób nabijam. Ile Fedek ma obrony? 18. Nie, to czemu on ma tak mało obrony? Czemu Fedek ma tak mało statów? Ale trafi. Ale nie trafiła. Nie jestem ani trochę zdziwiony. Zero procent. Przepraszam, że ja się z tego tak śmieję, ale... No come on! T
to jeszcze raz. To ja mówiłem, że potrzebował poziomów. Sylwek, który jest na drugim końcu mapy w tej chwili. Pani tak, generalnie ta grupka, która jest na dole, już nie ma szans, żeby zdążyła podejść coś zrobić, więc... Nawet nie będę próbował. O, strzała Agnei. Dobra, ona się już nie może ruszać, więc jeszcze... Co ja nie mam, no i mnie wytrzymała się broni. I literalnie to kończę robotę. Jest? Czy mi się udawało, czy wmasterowała do Equire'a? Bogato. 12800. Dobra. To co, czas na fabułę. Nadchodząca misja ma chyba absolutnie najlepszy przebieg, jeżeli jest się w niebieskich lwach. Takie jest moje zdanie. O, Listera, masz urodziny. Jak miło. Cześć, Sylwio. Dobra, czyli tak... Kurde, mam dylemat teraz. Bo z jednej strony wmasterowała tego Dark Flayera, a z drugiej strony chce go używać, bo klasa jest super. Jak żyć? Jak żyć, kiedy się nie da? Chyba jej zostawię, bo jest OP, ale... zapiszmy... I lećmy na misję. Jest The Fiaus, obie części? Ja w sumie do tej pory nie obejrzałem filmu, z tego co pamiętam. Spójrzcie. Kojarzy ci ten fotelik? Czy mogę odpowiedzieć, że nie? Mogę, ale Rea pewnie się wkurzy, jak to powiem. Ja nic nie słyszę. Edel? Czekam na wyjaśnienie. Cesarz połączony jest z cesarstwem. To niemożliwe. Tym.
炎帝。学校ごっこもここまでですな、エーデルカルト様。いやな、陛下。それ、お前らはさっさと働け。Jakieś 15 streamów temu pamiętam, że pytałem o to, czy powiedzmy ten twist fabularny jest łatwo odczytać, nie wiedząc o nim, albo wiedząc o nim i... Znaczy, tak jakby człowiek wie o tym, ale tak jakby udaje, że nie ma wiedzy i próbuje łapać wskazówki jakoś tak bardziej na podstawie tego, że ma tą wiedzę, tak? Głównie chodziło mi o to, jak brzmi w Flame Emperor, też w angielskiej wersji. Bo ktoś mi kiedyś mówił, że w angielskiej brzmi dużo bardziej podobnie. Znaczy, większość rzeczy jest dużo bardziej oczywista, jak się wie, tak? No z definicji. Plus generalnie jedna rzecz, o której chyba nie wspominałem. Już to jest miejsce, w którym odchodzą się dwie ścieżki, kościelna i w Czarnych Orłów. To nie jest tak, że mam parkę stonów. Z tego co wiem, to nie. Nie przypominam sobie, żeśmy je mieli. Mamy kresty jako takie, w sensie nasi bohaterowie mają kresty, ale krestonów... Lanca to jest relikwia. Relikwia... W jakiś tam sposób na pewno jest powiązana z krestonami, ale to nie jest kreston jak taki. Generalnie w tamtym momencie, kiedy Edelgard mówiła, że udaje się do Imperium na jakiś czas, gdybyśmy wtedy poszli z nią, a do tego jest wymagany odpowiedni poziom supportu z nią, to moglibyśmy zobaczyć jej koronację na cesarzową i mielibyśmy tutaj opcję stanięcia po jej stronie, a nie przeciwko niej. Jako, że... Jakie ma support z Edelgard? Żaden. To wiele wyjaśnia. Bo z tego co kojarzę, wymagane jest tylko C, a ja nawet tego nie mam. Że tak tu imię, ojejcie o kurcze. W każdym razie, gdybym miał odblokowany support z Edelgard, to mógłbym się z nią udać do stolicy Imperium Endbar, zobaczyć jak jest koronowana na cesarzową i moglibyśmy tutaj opowiedzieć się po jej stronie, jednocześnie stając naprzeciwko Ciołowi. Znaczy... Nie wiem, ja traktuję, że jeżeli jest w ten sposób zapisane, to dobicie tego drugiego znaczka większe niż to efektywnie C, a nie C+. Jeżeli to jest C+, to może być i C+, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie widzieliście na streamie, że nie miałem możliwości stanięcia, znaczy pojechania z nią do serca, więc... W pewnym sensie zostaliśmy zmuszeni do obrania takiej, a nie innej ścieżki. Te ścieżki różnią się zakończeniem fabuły. Generalnie każda ze ścieżek jako tako rozchodzi się po 12 chapterze, mniej więcej. Do 11 chapteru włącznie praktycznie każda ścieżka jest taka sama. Znaczy inaczej, to jest 11, tak? No to w 11 ścieżka Edelgard zaczyna się różnić od pozostałych. Wreszcie stajemy naprzeciw niej, tak? Jeżeli jesteśmy u Claude'a albo u Dimitriego, to wtedy powiedzmy, nie pojawia się tej Edelgard i nie mówi hej, jestem płomienną cesarzową, tak? Tylko przychodzi płomienny cesarz i dopiero potem jako tak wychodzi z jach. Na 12 chapter, z tego co pamiętam, różni się praktycznie dla każdej ścieżki. Znaczy inaczej, to jest ta sama misja. Tylko nieco się różniąca już dla każdej ścieżki. No a potem... Bez wdawania się w jakieś super wielkie dywagacje, to...
Ścieżka kościelna i Złoty Hieleni są bardzo do siebie podobne. Naprawdę różnice są niewielkie, jeżeli chodzi o. Przynajmniej jeżeli chodzi o misje, które się robi, tak? Bo szczegóły wiadomo będą różne, tak? Ale te dwie ścieżki są akurat bardzo podobne do siebie, różnią się przede wszystkim końcówką. Ścieżka niebieskich lwów jest. No, różni się bardziej zauważalnie od tamtych, a ścieżka czarnych orłów jest. Raz, że dużo krótsza od pozostałych, a dwa, że też zauważalnie inna. No, także tyle z takich rzeczy. Jakie mamy jednostki wystawione? Czy wszystkie takie jak trzeba? Mam 9 jednostek. Chodzi mi, żeby wystawić tego Ferdynanda, ale jednocześnie Ferdek mnie wkurwia tym, jak bardzo intensywnie statów nie dostaje. No, come on. To nie są staty na 23 poziom. Come on. Dylematy. Nie, wiecie co? Jeszcze tylko upewnię się, czy mam gambity. Znaczy bataliony. A no właśnie. Daj mu po prostu inne cinki. W sumie to mam tego dużo, jakby na to nie patrzeć. Gdzie jest... No spójrzcie, to wszystko są przedmioty do statystyk. Bez żadnego wyjątku, to są wszystko przedmioty do statystyk. 5 kapeków, 2 dexa, 2 speeda, 4 laka, 2 resista, 2 charmu, 1 dexa, 1 laka, 1 defensa, 1 reza, 1 charmu. Oczywiście do siły i do magii nie ma, bo po cholerę. Dobra, nie bawmy się, już lećmy. Mamy tak naprawdę jedną rzecz do zrobienia. Musimy pokonać przeciwnego dowódcę. Nasi przeciwnicy oprócz tego, że będą się z nami bić, to będą chcieli obrabować grobowiec z Crestonu w Kresu. W zależności od tego, ile Crestonów ratujemy, to takie nagrody dostajemy. Jedna rzecz mnie zastanawia. Okej, czyli dublować nie będzie, that's for sure. Czyli to potencjalnie zadaje 56. Okej, nie ma chuja, żeby zabiło. Aż tak dobrze nie ma, czyli robimy misję po normalnemu. I mean, generalnie uważam, że robienie misji w ten sposób jest tanie i nie powinno się tego robić. Chyba, że już naprawdę nie mamy innego pomysłu, jak to mogę przejść. Potencjalnie mógłbym podlecieć i wyreskiuować się z pomocą Flame, ale... Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super... Ale w sumie Flame tak nic innego w tej turze nie zrobi, więc... To mnie dobrze może to zrobić. Chyba, że... Nie, ma jedną kartkę tylko. Flame przyda się na coś. Miałem takie dziwne przeczucie, że... to się w ten sposób skończy. Kto ma tutaj zasięg właściwie? Nie ty. Nie ty. Kto ma tyle zasięgu? Nie ty. Łucznik. Okej, łucznik nie zabije jej przynajmniej o tyle dobrze. Czemu ty masz tyle zasięgu? Czekaj, ty masz 5 momentu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, jasne. A to w sumie oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli tutaj podejdę, to ten łucznik nie będzie miał zasięgu na konstant, będzie musiał wejść Michelta. No, tak jak mówiłem. Spadło mi teraz, mogą się rzucić na Linhalta, ale Linhalt raczej się ich nie boi, więc nie ma się czym specjalnie przejmować. A propos przejmowania się... Nie, ten łuk...
Generalnie wydaje mi się, że ta misja nie powinna przysporzyć jakichś wielkich problemów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ci przeciwnicy tutaj będą planowali uciekać dość intensywnie. Wolelibyśmy 4%, by the way. 4% by the way. Ja chcę strzelić kogoś z meteora. Tak! Siema! Balans. To sobie nagra logiczne. Hej, Luke. Mam w sumie... Co jest, kurwa, nie tak? Ja już nie mogę z tą grą. Lepszym pytaniem nie jest, czy wiecie, czym są, albo... Czy wy chcecie wiedzieć, czym są? Spoiler, nie chcecie. Patrzcie, jak rabują. Skurczybyki. Wszystko wezmą. Dobra, widzę, że Linkard będzie potrzebował pomocy od Flame prawdopodobnie. Jezu. Ech. Okej, ten Ragnarok to zdecydowanie overkill. Dobra. Fajnie by było zająć się... Ty chyba ukradłeś Keystone'a. Si, no, ukradł Keystone'a. Potencjalnie mógłbym kogoś tam warpnąć, tylko... Czy to ma sens? Nie masz zasięgu i czy masz... Masz healer, star rescue, czyli nic specjalnego tak naprawdę. Keystone generalnie nie należy do najbezpieczniejszych przedmiotów w tym uniwersum, to na pewno. To jest tak, no jeżeli chcesz ryzykować, to nikt ci nie zabroni, tak, ale... Dobra, musimy przejść do przodu. Ta bestia ma dużo zasięgu. Ile to ma zasięgu? Za dużo. Skurczybyk. Ach, ty możesz podejść tutaj. Tu jeszcze jest bezpiecznie. Jeszcze. Czy jest tu ktoś, kto ma Keystone'a? O ty chuju. Oddawaj. Kolego. Posłuchaj mnie. O, nie mam na niego zasięgu. Fuck! Myślałem, że może będę miał. No oczywiście jak tutaj podejdę, to będę miał. Nie, też nie będę miał, więc nie ma sensu. Tutaj kompletnie nie ma sensu aż tak dalej podchodzić. Więc strzelamy prosto z tendera. To już nie muszę. Najgorsze jest to, że on zacznie zaraz uciekać i mnie to będzie irytować. Dobra, teraz co muszę zrobić po tej stronie? Na pewno zabić je. Czuję się nieprzyjemnie zaskoczony. A może zdublujesz? Albo skrytujesz? Chyba nie chciała. Ewidentnie nie tym razem. Ty nie masz zasięgu na Linhardta. A tutaj podejdzie do mnie bestia, więc chyba muszę się taktycznie wycofać na chwilę. W sumie mogłem to chyba nawet lepiej zrobić, używając rescue. Kolejny Keystone jest mój.
To jeszcze maturę. Protagonistka. Dużo bijecie. 25, 17, 33. Co złego może się stać? Tak, wiem, co złego może się stać, nie musicie im mówić. Ja nie się przeciwnicy, którzy mają kestony, będą chcieli uciec w kierunku tamtego pola, które tam widzieliśmy. Oni trafiają. Absolutni szaleńcy. Kradną dalej. Dalej kradną. Nie przestają. O mój Boże, on trafia. Ile twoja... Jezu. Twoja ataki zdaje 13 majta. Zastanawiam się, jak bardzo powinienem się bać. Wydaje mi się, że nie powinienem. Zwłaszcza jeżeli teraz bym się wyleczył. A się nie wyleczę. Dobra. Wydaje mi się, że ta bestia powinna po prostu zaatakować w tej chwili protagonistkę. Jak nie, to zacznę się martwić dalej. Kreston ląduje w moim inwentarzu. Jak tutaj stoimy? Bestia będzie chciała się dobrać do mojej dupy. Czy ty masz jakiś gambit? Ty również. Gambit, znaczy tego. O mój Boże, ona nie ma żadnego batalionu. To jest takie, czy ja o czymś nie zapomniałem? Kropka. Fuck. Ale tanko na B. B nie równie dobrze może stanąć tutaj. Na pewno trafić. O mój Boże, zabija to. Telepatycznie zgarnie kamyki. Zawsze nie to zastanawia, w jaki sposób pusznicy zgarniają tego typu rzeczy. A, bo on flame bije. Right. Linkarda powinien mniej, przynajmniej mam taką nadzieję. Głupie pytanie. Tu jest za blisko. Mogę atakować spoza jej zasięgu. Powiem więcej, istnieje świat, w którym przebijam jeden pas HP-ków. Wystarczy, że krytnie. A tym razem tego nie zrobiła. Wracaj. Czy gdzieś nie było jeszcze jednej łajzy? Tam jest jedna łajza, która ma te kamyki. Znaczy, to, że ludzie, którzy mają te oblężnicze spele, jak to się ładnie nazywa, robią to z połowy mapy, to już zupełnie inna historia, tak? Na szczęście bestia została przez to ogłuszona. Linkhals, please! Ale bestia się na mnie zesłała i nie trafiła. Oni dalej kradną. And they don't stop stealing. Zastanawiam się, czy bardzo chce mi się dostawać od nich te materiały. I dlaczego nie?
Może siła? O mój Boże. Dostał mniej więcej w to, co trzeba. Szaleniec. Aha. Jakbym się upatrzył, byłbym w stanie pewnie do... Nie, nie byłbym w stanie, bo... Chociaż... Istnieje świat, w którym zabijam te bestie. That's for sure. Nawet widzę jaki. Nie, to nie jest ten świat, żeby nie było. To jest ten świat. Petra spada oberwało, ale nic się nie stało. Bo Dorotka ma teraz bardzo łatwą robotę. A ja nawet nie próbuję. Dobra. Gdzie jest Konstans właściwie? Tu jest Konstans. To ta Łajza miała. Crestone. Dużo Crestone'ów. Dobra, teraz z tej bestii muszę najpierw zdjąć pancerz. Nie wiem, czy... w lensie do tego lepiej nie jadę. Tak, lepiej się taka nada. Chyba do oberwie, ale... Albo i nie oberwie. Jest. Ale dzięki temu zdaję mi jej w pancerz, więc... I przy okazji pasek cały HP-ków zdejmie, więc mogę już normalnie bić, powiedzmy. 22, trochę mało, ale przeboleję, zwłaszcza, że 2 razy atak przed. Chciałbym, żeby te punkty Crown of Dexa szły w siłę, naprawdę. Bestia padła. Czy ty masz już zasięg na niego? Tak. Czy jesteś w stanie go zabić? Pewnie nie. Tak, jesteś. Dobra, wszystkie rabusie zabite. Wszystkie Crestone odzyskane. Możemy lecieć. Tak naprawdę w tej chwili już jedyne co zostało to ogarnąć tych kolegów, którzy stoją na drodze do Tard. To już przestaje być Edelgard, od tej pory to jest Edeltard. Jak bardzo złym okropnym człowiekiem mogę być, jak myślicie? Bo tak się właśnie zastanawiam nad tym. Okej, Bolting jeszcze nie ma zasięgu tam, gdzie bym chciał. Nie no, wcześniej to było jeszcze Edelgard, spokojnie. Aż tak źle nie było. To co, strzelałem czas na memy? Ja ją mogę zabić teraz, to jest najgorsze w tym wszystkim. No come on! Nie zrobię tego. Tyle ekspa do zgarnięcia, ja miałbym go nie wykorzystać. Podlesę tylko, żeby mieć łatwiejszą możliwość atakowania. I potem wycofywanie się na z góry upatrzone pozycje. Trochę się boję podchodzić protagonistką, ale jednocześnie... Jednocześnie mam trochę takie... Co może pójść nie tak?
Miasma sama? Generalnie tak długo jak mogę się wycofać na z góry upatrzone pozycje po ataku, to jest ok, bo inaczej łucznicy by mnie kompletnie udupili. Tak, to jeszcze się nie oszał. Sylwek, prawda? Jup! Sylwek, który jest zresztą kilometr z tyłu, żeby dobić ostatniego złodzieja. Oni mają szansę mnie trafić, tylko nie to. Trzy. Ej! No dobra. Zostało tu jeszcze dwóch magów. Lidia miała skrajnie duże resistę, więc może się z nimi raczej bić. A przez względnie dużo mamy ewidentnie na myśli to, że magowie jej nic nie zdają. Na wszelki wypadek tu podlecę, żeby jakieś dziwne rzeczy się z tego środka nie zadziały. Widzę MVP OP, kidnessy. Implikowanie, że ludzie nawet o takie rzeczy. By the way, nie wiem na ile zwróciliście wcześniej uwagę, ale Edelgard może w tej chwili kontrolować się praktycznie z każdego zasięgu. Ma tego samego skilla, którego wcześniej miał Death Knight. Counter Attack się nazywa? Counter Attack. Czyli nawet pomimo tego, że ma głupi topór do walki wręcz, to może mnie kontratakować z miejsca, w którym stoi. Ma też dużo innych bardzo niefajnych umiejętności, ale o tym nie mówimy. Czy wspominałem, że magowie są kompletnie popsuci, zwłaszcza jako Dark Flayerzy? Nie, to właśnie chyba to zrobiłem. Chanie, czekaj, mam wrażenie, że wspominam to za każdym razem, jak o tym mówię. Dobra. Kto jeszcze? Ty, Constance. To się tak prosi o wpierdol! Coś mi tu... A, okej. Okay. Zastanawiam się, dlaczego ona może atakować... okej, bo resztę musi atakować boltingiem. To wszystko wyjaśnia. Da tu lepiej. Teraz uciekniesz na z góry upatrzone pozycje, żeby nic się nie zabili. Potężni magowie robią im bardzo dużo i bardzo się przejmuję. Do tego stopnia się przejmuję, że aż oni już zaczynają się ruszać w moją stronę. Atakujemy. To, że obecnie zapina się, to nic strasznego. Lezita może sobie poddać, jeśli go dobić. Jestem pewien, że nie dostanie MVP, ukośnik S. Jestem Dorotka, pomagam. A trzy, czy to jest w stanie? To się tak prosi o to, żeby to zrobić i potem narzekać, że czemu ja tego nie przeżyłem. Znaczy ja doskonale wiem, że to by się na tym skończyło, więc nawet nie próbuję. Będzie najważniejsze, że zostawienie Syrka z tyłu z jakiegoś powodu. Jop. Dobra, czy ktoś jest teraz obecnie bezpośrednio zagrożony? Metody jest w stanie zabić mi Linhelda, czego wolałbym uniknąć. Arigato.
Podejrzewam, że o Syrfku, bo mówiłem, że gdzieś tam z tyłu został i go nie ruszam, czy coś. Czy jesteś w stanie go zabić? Nie jestem w stanie zagwarantować, że go zabiję i mnie to strasznie frustruje. W to nie wątpi, Dim. Uwaga! Ale będzie pudło. Pierdolę. Ten jeden raz, kiedy nie miała prawa spudłować. Miejsc. Jak oni nie tak bardzo chcą do nas podchodzić, no to przecież im nie zabronię. No co ja mogę? No nic nie mogę. Dobra, czy ktoś może bezpiecznie się zająć metodem? Ktoś na pewno. Uuu! Hades nie zabija! Okej, to już jest mniej logicznie zdziwiony. Ile kto ma zasięgu? Najbardziej się boję o Elder Girl, tak naprawdę. Tak długo jak będę poza jej zasięgiem, to powinno być okej. Jak podejdę w zasięg Elder Girl, to zaczną się problemy. Więc teraz po prostu wezmę jego, dobiję czymś, co ma 99% szans na trafienie. Petra jest Swordmasterką albo asasynem, jedno złego. Aż zaraz zerknę. Tak, tak, ja tylko wykonywałem rozkazy. Naziści też tak mówili. Aż zaraz dla potwierdzenia zerknę, jaką klasą jest Petra. Petra jest tak, asasynem. Więc akurat w wypadku Petry kryty są jak najbardziej uzasadnione. I że bo zabawnie, to wcale nie ona jest postacią, która najczęściej krytuje. Wydaje mi się, że mogę tutaj podlecieć i go po prostu strzelić. Może nawet czymś słabszym. A wycofaj się na bezpieczne miejsce. Sylwek niech podejdzie. Skończymy turę. Będę za to powinna przeżyć tak trzech. Jep. No ja to odda. Za dużo. Został jeden żołnierz zwykły. No i dobra. Ty już masz tylko leczenie tak naprawdę, więc trochę tak zwana wydrzepka. Bierze w ciebie? No i dobra, jeszcze tylko Edelgard. Kto chce dostąpić zaszczytu? Na pewno nie ty, bo umrzesz. Ja nawet nie próbuję tych 20%. Flynn też może umrzeć, TBH. Czy ona ma jakąś abilitkę, która sprawia, że mogę obezwać za więcej niż powinienem? Tak, potencjalnie, więc wolę nie ryzykować. Gambity efektywnie nic nie robią. Wszyscy wiemy, jak to się skończy!
No i chcecie się założyć, że to się skończy dokładnie tak, jak wam się wydaje, że się skończy. Ja nie patrzę. Okej, na dialog jeszcze mogę popatrzeć. Okej, spudłowała. Ale krew wszedł! Ale krew wszedł! Więc gdyby trafiła, to konsol by umarła! Jaki sekret? Podejrzewam, że chodzi o to, że była płomiennym cesarzem. Jest płomiennym cesarzem, jak zwał, tak zwał. O nie. Knowledge gun. Większa ilość skill experience'a. Skill experience to jest chyba w używaniu broni i tak dalej, a nie klasy. Advanced skill, cokolwiek. Stage complete. Najłatwiejsza gra mojego życia. Nie wiem, jak ja mogę być taki dobry w tego. Sudo, jestem disappoint. Czy musimy wszystkie problemy rozwiązywać przemocą? Bardzo lubię fakt, że każdy złodupiec jest w stanie się teleportować zawsze. Wydaje mi się, że to bardziej kwestia balansu w tej grze. Powiem tak, jak się przychodzi tę grę za pierwszym razem, to gra jest zauważalnie trudniejsza. Nie wiem, na ile duży wpływ ma to, że mam tą DLC-kową Renomę, tak? Czy mogę ją tu zabić? Oczywiście, że nie. Co to w ogóle za pytanie? Znaczy, realnie pierwszy raz wykazuje postawę typu jak ktoś jest przeciwko Kościołowi, to trzeba go zabić, tak? Przypominam misję przeciwko Lonato, tak? Też było na zasadzie wystąpił przeciwko Kościołowi, spalić go na stosie, tak? Więc to nie do końca jest tak, że to było pierwsze takie przejawienie tego. Jak chcesz zobaczyć się gniew Rei, to stań po drugiej stronie. Swoją drogą to jest pierwszy raz, kiedy ja widzę te scenki tak naprawdę, bo to jest jedyna ścieżka, której do tej pory jako tako nie ruszałem. Wszystkie inne praktycznie przeszedłem od początku do końca. Będę musiał jeszcze raz się zabrać za ścieżkę Czarnych Orłów, bo ona sporo zyskuje na DLC-kach. Ale tak to mówię. Kościelna ścieżka to jednak jej nie ruszałem tej pory.
民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め、税を尽くす偽善者たち。A propos przemów? 彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステヤ皇帝、エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。あちょ、to też nie do końca jest tak, że to, co mówi Edelgard, jest kompletnie bezpodstawne i że ona nie ma ani trochę racji. Ile razy przecież już narzekaliśmy na system krestów i szlachty ogólnie, który Kościół bardzo mocno wspiera i utrzymuje. Więc no, powiedzmy sobie wprost. Edelgard nie jest tutaj w 100% po, powiedzmy, złej stronie, tak? Jeżeli chodzi o samą jakąś taką ideologię. Może mieć nie najlepsze sposoby rozwiązywania problemów. Hakun no sho, kogetsu no setsu, senran no maku ake. Ale no. Tsuki akari no sayakesa o tomo ni kanji nagara, hitobito wa ichinen no owari o omoi shinobu. Wakare o oshimi, deai ni mune o fukuramase, sorezore no michi o aruite iku. Jojo ni kokunatte iku haru no kehai o yoso ni. Znaczy, też warto zwrócić uwagę na to, że to nie do końca jest tak, że Edelgard wypowiedziała wojnę, powiedzmy, wszystkim żyjącym ludziom, tak? Edelgard wypowiedziała wojnę stricte kościołowi, tak? A że każdy opowiada się po stronie kościoła, no to efektywnie sprowadza się to w pewnym sensie do tego samego, tak? Ale postawiła sprawę jasno. Ona widzi wroga w jednym konkretnym miejscu, a nie we wszystkich. Chubimy kościół Edel. Obawiam się, że wybraliśmy złe miejsce na to. Adorastea Teikoku ga kono youna boukyo ni deru to wa jitsu ni yuyushiki jitai desu. Edelgard no jashin. Wydaje mi się, że nie ma Okej, nieważne. Chciałem powiedzieć, że nie ma żadnego miejsca, w którym zajmujemy się i kościołem i Edelgard, ale chyba bym skłamał. フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。 ウィクト taki... Zawsze mi się to kojarzy z czymś takim, co jest złe w szalony sposób. A tak, za każdym razem, kiedy nie zabijesz kogoś, bo staniesz taki zły jak on. Nie oszukujmy się, prawie w żadnej grze ten argument by nie przeszedł, jakby nad tym przysiąść chwilę dłużej. Biorąc pod uwagę, ile osób po drodze zabijamy. Tak, pani papież? Zostaliśmy namaszczeni na kolejnego papieża! Jej! Nie, ja nic nie wiem.
Ej, na swoje usprawiedliwienie, tym razem wy mnie wpuściliście na konia, że został papieżem. Gdyby to ode mnie zależało, to prawdopodobnie bym nim nie został. Nie, Setef, dowiesz się w swoim czasie. Dlaczego ona rozmawiała z tej dziwnej osobami, skoro ona tylko przynajmniej pewnie nie zaczęła się smukiem do nich? To jest po prostu współpraca, w której nie zgadzam się z czyjąś ideologią, ale mamy te same cele w jakimś tam stopniu? Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i w ogóle coś takiego? Chyba, że odnosi się do czegoś innego, co zrobiła w tym momencie. Dobra, czy będzie mi dane zapisać, czy nie? To dla mnie bardzo ważne i istotne. Proszę o zapis. Urodziny Konstantwa, kwiatki. O mój Boże, to możliwość zapisu. Jak już mówiłem, dzisiejszy stream będzie krótszy, bo jestem umówiony generalnie na późniejszą godzinę. A przez późniejszą godzinę mam na myśli 18.30. Więc w tym momencie sobie bardzo grzecznie kulturalnie zakończymy. Na następnym streamie już powinniśmy spokojnie się wyrobić z tym chapterem i przejść do dalszej części fabuły jak taką. Na tym momencie spadek kościoła, tylko nie wiem, czy tacy przyjaciele. Znaczy, no mówię, no to jest bardziej na zasadzie, że mają wspólne cele, tak? A nie, że darzą się jakimiś tam przyjaźniami, tak? Ona wprost mówiła, że ona się z nimi nie lubi, tyle. Ale dobra, na dziś to było na tyle. Dzięki, że wpadliście. Następnego razu trzymajcie się, po. Cześć.